Dobrze, przyjaciele. Dalej ciągniemy tematy komunikacji, dlatego że nadal komunikacja u nas w Kościele nie jest na odpowiednim poziomie. Ona musi być na poziomie idealnym. Bo gdy ona nie będzie na poziomie idealnym, to obojętnie jak będziemy silni w Duchu Świętym, jak będziemy w ogóle namaszczeni, będziemy popełniać kardynalne błędy. A na błędy nas nie stać. Błędy bardzo dużo kosztują. Ja chcę dzisiaj powiedzieć o czymś, co się nazywa ideałami platońskimi. I to są trzy takie rzeczy, które chcę, żebyśmy dzisiaj omówili. Możecie być zdziwieni, dlaczego Platon, ale dla nas nie ma żadnego znaczenia, skąd pochodzi mądrość. Ważne, aby była to mądrość, która gatunkiem swoim jest z nieba. A z jakiej struktury ziemskiej zostanie ona pobrana, to nie ma żadnego znaczenia. Pamiętajcie o tym, jeżeli chodzi w ogóle o pobór mądrości. Nie jest istotne, czy jest to jakiś filozof, czy jest to polityk, czy jest to bandyta, czy jest to kaznodzieja, czy jest to aktor. Dlaczego to nie ma znaczenia? Dlatego, że prawda Boża albo jest prawdą Bożą, albo prawdą Bożą nie jest. I nie ma znaczenia, przez kogo owa prawda Boża dotrze do twojego życia. Być może taka prawda Boża nie dotrze do twojego życia przez Biblię. Być może nie dotrze przez kazanie, ale dotrze przez film, który zostanie nakręcony przez ateistę. Rozumiecie? Ważne, żeby prawda Boża zaistniała w twoim życiu. Dlatego Platon dziś. Jakie były jego ideały, o których chcę dzisiaj powiedzieć? Po pierwsze, dyskusja bez kłótni. Dyskusja bez kłótni. Po drugie, spór bez podejrzliwości. Po trzecie, dochodzenie prawdy bez oczerniania. I o tych trzech rzeczach będziemy dzisiaj mówić, które są mega istotne w życiu przeciętnego charyzmatyka. Dyskusja jest czymś niezmiernie mało znanym w kręgach chrześcijańskich, okazuje się. Ludzie zazwyczaj nie dyskutują ze sobą, tylko ludzie napierają na siebie, aby druga osoba, czy też grono ludzi, do których mówią, przyjęła ich punkt widzenia, czyli ich rację. I to jest zabójstwo dla komunikacji. To jest zabójstwo. Bo jeżeli człowiek nie potrafi dyskutować, to jest ranny człowiek. Człowiek, który nie potrafi dyskutować, daje świadectwo tego, że się boi, że nie czuje się wartościowy. Rozumiecie? I za wszelką cenę chce wepchnąć swoją rację w drugiego człowieka. Wydaje mu się, że jeżeli on wepchnie tą rację, to tamten człowiek przestanie być dla niego niebezpieczny. Taki jest powód wpychania swojej racji w drugiego człowieka. Jednocześnie niedowartościowanie będące w jego życiu niezmiernie wielkim wymiarze staje się pozornie ułagodzone. No bo jeśli ktoś ci przyznał rację, oznacza to, że jednak coś znaczysz. Z
Stąd ludzie, zamiast dyskutować, kłócą się. A rozumiecie? Zamiast dyskutować, kłócą się. Dyskusja to jest zmiana zdań na jakiś temat, mająca prowadzić do wspólnych wniosków. Rozumiecie? Dyskusja na jakiś temat, mająca prowadzić do wspólnych wniosków, czyli do wspólnoty. Celem dyskusji jest wspólnota. Miłosne, co? Celem dyskusji jest zamanifestowanie się miłości w praktyce, czyli wspólnota. Po to się dyskutuje. Dochodzi się do wspólnych, chce się dojść do wspólnych wniosków. I to jest dyskusja. W ogóle też chcę, żebyś teraz, jak tego słuchasz, żebyś patrzył na siebie, czy ty na przykład dyskutujesz. Czy jesteś człowiekiem dyskusji. Czy wchodząc w komunikację z drugim człowiekiem, zależy ci na tym, żeby dojść do wspólnych wniosków. Czy też zależy ci na tym, aby przepchnąć swoją rację. Na czym ci zależy? To jest bardzo ważne. Gdzie jest intencja tego twojego w ogóle podejścia w komunikacji? Bo nie będziemy komunikować prawidłowo, jeżeli będziemy się bali dyskutować. Jeżeli będziemy się bali, że na przykład czyjś pogląd okaże się prawdziwy, a nas okazał się by wtedy fałszywy. Wow! Bo dyskusja do tego może doprowadzić. Dyskusja jest pewnego rodzaju konfrontacją z prawdą, bo może się okazać, że twój pogląd jest krzywy. Ale czy ty chcesz się dowiedzieć, że twój pogląd jest krzywy, czy ty nie chcesz się dowiedzieć? Jeżeli podchodzisz do komunikacji z drugim człowiekiem z chęcią, wewnętrzną chęcią dowiedzenia się o potencjalnej krzywiźnie, którą możesz mieć w sobie, to jest normalne. Ale jeżeli podchodzisz do komunikacji z drugim człowiekiem, aby przepchnąć swoją rację, to jesteś nienormalny. Coś w tobie nie trybi. Gdzieś masz zgrzyt, czegoś się boisz, czegoś się obawiasz. Czujesz się mniejszy i gorszy, a więc za wszelką cenę chcesz wtłoczyć w człowieka swoją rację. Tu zachodzi kłótnia, czyli gwałtowna i ostra wymiana zdań w celu przepchnięcia swojej racji. Stajesz się agresywny wewnętrznie. Zastanów się teraz, dlaczego stajesz się agresywny wewnętrznie? Przecież rozmawiasz z człowiekiem. To jest, posłuchaj, tylko człowiek. Kimże jest człowiek, że przed nim drżysz, pyta Bóg. Kimże jest człowiek, że się z nim kłócisz? Bo kłótnia jest wynikiem albo lęku, czyli drżenia, albo niskiego poczucia własnej wartości, która i tak jest podszyta lękiem. Zobaczcie, to trzeba tylko na siebie popatrzeć, na siebie, patrzymy na nikogo więcej. W ogóle. Czy ja dyskutuję, czy ja się kłócę? Czy ja dyskutuję, czy ja się kłócę? Platon chciał dyskutować, ale nie chciał się kłócić. I stworzył ideał, powtarzany od tysięcy lat. Dyskusja bez kłótni. Musisz w swoim życiu podjąć decyzję. Przed Bogiem podjąć decyzję, że chcesz dyskusji bez kłótni. Że chcesz takiego ideału komunikacyjnego. Musisz powiedzieć, pomóż mi Duchu Święty w tym. Naucz mnie dyskutować.
No i oczywiście, jeżeli przyjdziesz do Boga szczerze, z prośbą, aby cię nauczył dyskutować, to Duch Święty jak zwykle poprowadzi cię w miejsce potencjalnego problemu. Bo on nie zrobi ci kursu przyspieszonego dyskutowania z drugim człowiekiem, tylko poprowadzi cię w miejsce, w którym ty masz problem, z którego wynika nieumiejętność dyskutowania. Podnosi ci ktoś ciśnienie, jak nie powiela twojej racji, a rozważ, co jest z tobą. Nie z nim. Nieważne, jaki on jest. On może być brzydki, niedobry, głupi, chamski. To jest nieważne, jaki on jest. Ale ty musisz być człowiekiem dyskusji. Do każdego człowieka na świecie, obojętnie jak popsutego wewnętrznie, musisz chcieć podchodzić do komunikacji na poziomie dyskusyjnym. Podyskutujmy. Oczywiście masa ludzi nie będzie chciała z tobą dyskutować, ale to nie jest twój problem. Ważne jest, jaki będzie twój stan. Czy ty będziesz chciał być człowiekiem dyskusji? Czy też podejmiesz, czy też porzucisz takie wyzwanie i zostaniesz człowiekiem kłótni, czyli człowiekiem, który za wszelką cenę będzie przepychał swoją rację. Lub też robił coś w ogóle absurdalnego, czyli obrażał się i odchodził. Bo to też jest w ogóle, jest taka grupa ludzi, która nawet nie podejmuje już kłótni, ze wśród chrześcijan oni są, to jest taki gatunek chrześcijan, którzy mówią, ja się nie kłócę. A co robisz? Ja w ogóle nie poruszam tego tematu. Aha, mówię, się obrazić. A to nie jest obrażanie, a wie, to jest. Nie, bo mi chodzi o święty spokój. Nie, tam se. Chodzi ci o to, że nie chcesz wejść w konflikt. Po prostu boisz się wejść w konflikt. A konflikt jest nieodzownym elementem życia człowieka. Rozumiecie? Może go nie ma gdzieś na Marsie, czy na innej planecie, na Ziemi. Konflikt jest normalną rzeczą. Jeżeli my chcemy komunikować z ludźmi, to musimy chcieć w swoich sercach być ludźmi dyskusji. A to od razu będzie powodowało, że na dzień dobry musimy stanąć twarzą w twarz przed tym, dlaczego my się boimy rozmawiać z drugim człowiekiem. Lub dlaczego my się czujemy zbyt słabi, zbyt mali, aby rozmawiać z drugim człowiekiem. I rozumiesz? I nieważne, czy po głupiemu się wycofujemy, czy jesteśmy wtedy ludźmi kłótni, którzy w sposób bezwzględny przepychają swoją rację. Rozumiecie? Ja będąc w świecie, nie byłem człowiekiem dyskusji. Ja w ogóle nie wiedziałem, czy to jest dyskutować z kimś. Ja dyskutowałem tylko wtedy, jak miałem 10 gram kraka w kieszeni. Dyskusję prowadziłem wtedy. Wtedy mogłem dyskutować. Godzinę, dwie, 20. Wiecie, o co chodzi. Ale normalnie, jak ja byłem trzeźwy, to ja nie prowadziłem dyskusji, tylko prowadziłem najbardziej brutalną formę kłótni z drugim człowiekiem, czyli natychmiastowe przepchnięcie swojej racji wszelkimi sposobami. I mi się wydawało, że w ten sposób ja będę osiągał nadrzędne cele. Potem się nawróciłem do Boga i przez jeszcze wiele lat uważałem w taki sam sposób, tylko już po chrześcijańsku to robiłem. Czyli walczyłem o to, aby przepychać swoje racje. Rozumiesz? I uświadomiłem sobie wreszcie, no kurczę, dlaczego ja to robię? Oczywiście wiecie, co mówiła mi moja nieprzepracowana dusza? Robisz to dlatego, Arturze, że jesteś głosicielem prawdy. A prawda musi być włożona we wszystkich ludzi. Rozumiecie? Ja naprawdę przez wiele lat w to wierzyłem. Że ja jestem takim nowożytnym w ogóle krzyżowcem. Że ja ogniem i mieczem wprowadzam w ogóle jak templariusze
rozumiecie, wszystkim narodom prawdę ewangeliczną. Ale się okazało, że ja nie jestem templariuszem. Okazało się, że ja jestem zalęknionym wewnętrznie człowiekiem, który wybiera łatwiejszą metodę komunikacyjną, czyli kłótnię. Czyli kłótnię. Wybierałem łatwiejszą rzecz. Kłótnię. Ponieważ Bóg mnie obdarzył takim, a nie innym temperamentem, taką, a nie inną osobowością, więc w ogóle przepychanie mojej racji szło mi zawsze łatwo. Akurat nie byłem z tych, co się wycofywali i się obrażali, tylko po prostu agresywnie przepychałem swoją rację. Tylko że agresywne przepchnięcie racji, tak, nie czyni rzeczy doskonałej. To jest nieprawda, że to uczyni rzecz doskonałą. Bo jeszcze nie było takiego czegoś, że z niewolnika zrobimy pracownika. Nawet jeżeli wepchnę komuś swoją rację, to i tak ten człowiek, jeżeli on nie pokocha tej racji, to będzie niewolnikiem posiadającym moją rację. Osłabię go, zdołuję, docisnę. Ktoś powie, a jaki efekt byś odniósł, jakbyś dyskutował? No nie wiem. Nie wiem jaki, ale wiem, że na zasadach prawa przyciągania, jeżeli ja podchodzę z intencją odpowiednią, czyli chcę, abyśmy doszli do wspólnych wniosków, to ja ze swojej strony uwalniam prawidłową formułę energetyczną. Nie wiem, jak zareaguje tamta strona. Ja nie jestem za to odpowiedzialny. Ale zamierzam dyskutować. Ja w ogóle ludziom proponuję dyskusję. Ktoś na przykład coś mi mówi, ja mówię, a to porozmawiajmy o tym. Nie będę z tobą rozmawiał, jesteś szarlatanem. Koniec. On nie rozmawia z szarlatanem. A ja porozmawiam, ja chętnie porozmawiam. Z każdym. Jak tylko mi trzeba na to czas i ktoś chce, ja mówię, zadzwoń. Porozmawiamy sobie o tym, prawda? Pomówmy o tym. Podyskutujmy. Bo ja w ogóle wiem, że chcę prawdziwie dojść z tym człowiekiem do wspólnych wniosków. Mam zdrową intencję. I ty musisz mieć taką zdrową intencję, podchodząc do komunikacji z drugim człowiekiem, bez względu na to, co ci twoje emocje będą huczeć w głowie. Nieważne, co one będą tam huczeć. Musisz mieć taką intencję. Ta intencja będzie ci pomagać. To na intencji jest umieszczona moc Świętego Ducha. Na intencji. Umiejętności argumentacyjne mogą być słabsze jeszcze. Może nie będziesz w tym mistrzem na dzień dobry. Może polegniesz w różnych dyskusjach. Rozumiesz, o czym mówię? Ale to z intencji będzie wychodziła moc. I ty musisz w to wierzyć. Dlatego przyjdź do Boga i powiedz, Boże, pomóż mi być człowiekiem dyskusji. I przeklnij w imieniu Jezusa wszelkie duchy kłótni w twoim życiu. I powiedz, Boże, pomóż mi, abym się nigdy z nikim nie kłócił. Bo to nie jest rozwiązanie. Bóg powiedział, chcę, abyście byli doskonali, jak ja doskonały jestem. Rozmawiamy właśnie w tej chwili o doskonałości. O takich rzeczach. Widzieliście jeden przypadek Jezusa, który przepycha swoją rację w rozmowie? Nigdy nie przepycha. Jezus albo dyskutuje, albo reaguje. Czyli działa w jakiejś dziedzinie. Może niekonwencjonalnie, ale działa. Albo też dyskutuje. Rzuca właśnie teksty. Mnie na początku,
albo na początku swojego życia z Bogiem ja tego nie rozważam. Później zacząłem się zastanawiać, mówię, Panie Jezu, dlaczego Ty rozmawiałeś z tymi oszołomami w ogóle? Przecież to banda oszołomów, oni przychodzili do Ciebie, tu Ci jakieś kusili Cię, tu Ci kurcze monetę pokazują, tu Ci coś innego tam, rozumiesz o co chodzi? A Ty z nimi dyskutujesz, po co? Po co Ty do nich mówisz te wszystkie? Kto z Was może dowieść mi grzechu? W ogóle, te jego teksty, co to było? To były argumenty, które on przedstawiał tamtej stronie. I co? I nikt nie mógł mu sprostać. Jego podejście było idealne. Jezus się nie kłócił z nikim. Zauważyliście to? Z nikim. Z nikim. On tak wierzył w prawdę, która jest w nim, że był przekonany, że na poziomie dyskusji z drugim człowiekiem on tak należycie ją wyłoży, aby ten człowiek miał absolutne 100% szansy przyjęcia prawdy z jego wypowiedzi. Taki był Jezus. Nie każdy chciał. On dyskutował, oni się kłócili. Rozumiesz? Oni przepychali swoją rację, oni manipulowali, on nie. A mówię, to jest takie. A tu się stąd bierze, stąd i stąd. Rozumiecie? Paweł też był taki. Nauczcie się rozróżniać w sobie, czym jest dyskusja, a czym jest kłótnia. I chciejcie z całego serca być ludźmi dyskusji, a nigdy ludźmi kłótni. Dalej, spór bez podejrzliwości. Spór to jest zgodne z obowiązującymi prawami w danej dziedzinie wyjaśnienie konfliktu mające prowadzić do rozwiązania tegoż konfliktu. Spór to jest skonfrontowanie się z przeciwstawnym poglądem. To jest bolesne. Mówisz prawdę, prezentujesz prawdę, ale jest przeciwwaga, druga strona, która z tą prawdą się nie zgadza. Rozumiesz? I spór to jest opierające się na prawdzie, wyjaśnianie konfliktu, który zaszedł. Jest jakiś konflikt. Spór jest pewnego rodzaju filozofią, bo tego się nie uniknie. Będziesz szedł przez życie, jak będziesz szedł w prawdzie, to będziesz się spierał. Ale spieranie się nie jest grzechem. Twarde, mocne stanie przy swoim przekonaniu, będącym prawdą, argumentowanie tego nie jest grzechem. Ale Platon mówił, że jego ideałem jest spór bez podejrzliwości. Podejrzliwość to jest skłonność do podejrzeń będąca wyrazem nieufności. Jeżeli ja idę przez życie i dochodzi w moim życiu do konfrontacji, to ja konfrontuję się na czysto. To znaczy, ja nie podejrzewam tamtej strony, że tamta strona chce mnie zniszczyć. Ktoś powie, człowieku, ale ona chce cię zniszczyć. A ja odpowiem tak, ale co mnie to obchodzi? Posłuchaj. Jeśli podejrzewasz ludzi, którzy są twoimi przeciwnikami, o to, że mają intencje zniszczenia wobec ciebie, to będziesz stwarzał przede wszystkim środowisko dla tych ludzi, w którym oni rzeczywiście będą mogli dokonać różnego rodzaju zniszczeń. Rozumiesz?
A po drugie, będziesz zanieczyszczał swój umysł. Kto z was nie podejrzewa waszych wrogów? O złe intencje. Dobra, trudna sprawa, co? A ja przestałem. Przestałem podejrzewać moich wrogów. Nie grzebię się w ich psychice. Mnie w ogóle tam nie ma. Nie ma mojego umysłu w ich psychice. Jak mnie zapytasz, co myślisz o tym człowieku, to ja ci z czystego serca odpowiem, nie wiem. A dlaczego on cię w ogóle potępia? No dlatego, że mówię prawdę. Ale wiesz, że on chce dla ciebie źle. No nie wiem. No jak to nie wiesz? No przecież on cię potępia. Dokonaj na nim ostatecznego sądu swoim sercem. No ja mówię, nie. Nie dokonam. Dlaczego nie dokonam? Tłumaczę i wyjaśniam. Otóż, jako przez wiele lat człowiek, który zawodowo łamał prawo, nauczyłem się też tego prawa. Żeby kogoś oskarżyć, to muszą być dowody. Nie może być jedynie poszlaka. W naszym bezbożnym kraju skazuje się ludzi na podstawie poszlak. Czym jest poszlaka? Poszlaka to jest nie w 100% udokumentowana podejrzliwość. Czyli to jest taki dowód bez kropki nad i. Rozumiecie? I w żadnym praworządnym państwie na podstawie poszlak nie wolno skazywać ludzi. I w żadnym praworządnym umyśle na podstawie poszlak nie wolno skazać drugiego człowieka. Ja na przykład nie śmiem ocenić intencji mojego wroga. Ja nie oceniam intencji mojego wroga. Wiecie dlaczego? Bo ja nie mam 100% dowodów na to, jakie one mają intencje. Od sądzenia intencji jest Bóg, nie ja. Ja nie sądzę ludzkich intencji. Ja nie wiem, z jakich powodów ludzie mnie szykanują. Ja nie wiem. Osobiście uważam, że większość tych ludzi ma jakiś defekt na psychice. Takie jest moje zdanie. Ja nie zarzucam większości z tych ludzi problemów intencyjnych. Ja zarzucam im defekt na psychice. A rozumiecie czemu? Na przykład oni nie chcą dyskutować. Bo na przykład oni nie argumentują. Bo na przykład oni podchodzą emocjonalnie do mnie. Nie zgadzam się. Dlaczego? Bo się nie zgadzam. Bo Duch Święty mnie inaczej prowadzi. Przecież to tak mówi kretyn, 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 kretyn. Tak nie mówi normalny umysł. A rozumiesz? Nie lubię cię, bo cię nie lubię. Nie zgadzam się, bo się z tobą nie zgadzam. Bo inaczej mnie Bóg prowadzi. A jak cię Bóg cię prowadzi? Nie twoja sprawa, mnie Bóg prowadzi. To są ludzie, którzy mają najprawdopodobniej defekty. Czyli to ludzie chorzy. Oni raczej potrzebują uzdrowienia, niż doprowadzenia ich przed Trybunał Sędziowski na poziomie intencyjnym. Więc się z nimi spieram, lecz ich nie podejrzewam. Rozumiesz? To mi ułatwia komunikację. Spór bez podejrzliwości. Nie oceniam ich intencji. Jezus wisi na cieszy, mówi: Ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Przepraszam, kto nie wie, co czyni? Co to jest za postać? W ogóle, kto to jest, kto nie wie, co czyni? W
polskim prawie jest na to artykuł 25, paragraf 1, paragraf 2 i paragraf 3. Paragraf 1 mówi o trwałej niezdolności do oceny sytuacji z uwagi na stan psychiczny. 2 mówi o warunkowej. 3 mówi o tym, że niezdolność ta powstała w wyniku działania jakiejś substancji psychoaktywnej, na przykład patologicznego upicia się czy naćpania. Artykuł 25 o tym mówi. Czyli jak ktoś nie wie, co czyni, to jest to nienormalny człowiek. Jezus mówi z krzyża: Ojcze, oni są nienormalni. Daj im artykuł 25, paragraf 1. Ojcze, to moja prośba jako adwokata. Trzeba zastosować ten artykuł, Ojcze. Nie wiedzą, co czynią. Ludzie, którzy mnie szykanują, nie wiedzą, co czynią. Jestem zbawieniem dla tego kraju. Zbawieniem. Powinni mi przynosić swoje pieniądze. I powinni mi dziękować, że robię to, co robię. Bo jestem zbawieniem. Rozumiecie? Ja doskonale wiem, kto ja jestem. I nie mam w sobie ani grama megalomanii. Ale oni mówią: nie, ty źle robisz. Nie wiedzą, co czynią. Rozumiesz? I ja muszę w swoim sercu zastosować artykuł 25, paragraf 1. Muszę to zrobić. Ja muszę się z nimi spierać, ale nie wolno mi ich podejrzewać. To miłosne. To miłosne. Jeśli się z kimś spierasz, czyli nie wchodzisz w kompromisy, ale nie podejrzewasz go, nie uważasz, że ten człowiek ma ostatecznie złe intencje. Nie określasz go werdyktem winny. To ułatwia komunikację. Ale we mnie się podnosi taki gniew, boś niedojrzała dusza. Do Boga idź. Mów: Boże. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z naszych przyjaciół, którzy tam w Polsce prowadzą jest kościół jeden, i on mówi, jedno z moich modlitw, takie mówi Artur, które zanosiłem do Boga już od początku swojego nawrócenia, to było to, że: Panie, pomóż mi w tym, abym bardzo szybko dojrzewał. On się tak modlił, tak się modlił. Pomóż mi, abym bardzo szybko dojrzewał. Jesteś Bogiem cudów. Przyspiesz mój proces. Tak się modlił. Może to było naiwne trochę, ale bardzo ujmujące dla mnie. Ale słuchajcie, bo widzę w jego życiu bardzo dużą dojrzałość. Biorąc pod uwagę jego wiek i bycie w Bogu, to jego dojrzałość jest daleko dalsza niż moja, kiedy byłem w jego wieku. I w momencie przyjścia do Boga, w tym okresie czasu, nie? Dojrzalszy jest na mnie o wiele. Spieraj się, ale nie podejrzewaj intencji ludzi. Nie bój się tego. Nie bój się powiedzieć swojej duszy: stop! Nie zapędzaj się tam. Tak! Gada bzdury jak rzadko który. Rozumiesz, o co chodzi? Nie rozumiesz. Czasami są tacy ludzie. Jest takich wielu ludzi. Że chcesz się na niego spojrzeć i powiedzieć: wlał Bóg tą w duszę, nie w dąb, nie w gruszę. Nie wiadomo, co to jest. Nie wiadomo, jak go jeść. Nie wiadomo w ogóle, jak on skleja te poglądy. No. Ale nie będę go podejrzewał. Uznam go za chorego. Za człowieka potrzebującego uzdrowienia. To zrzuci z ciebie ciężar.
spadnie z ciebie ciężar. Balast. Rozumiesz? W ogóle, kiedy nawet dochodzi do sporu między tobą a człowiekiem, który jest ci bliski, to też to, czego ci nie wolno zrobić, to nie wolno ci podważyć jego intencji. Nie wolno ci go podejrzewać, tego człowieka. Ludzie w kościołach się podejrzewają. Rozumiecie? No też się ludzie niektórzy o różne rzeczy podejrzewają. Nie wolno się podejrzewać. Rozumiesz? Nie wolno mówić do siebie w ten sposób: o, mam wejrzenie prorocze w tą sprawę. Wejrzenie prorocze nie daje ci mandatu do podejrzliwości. Była taka mistyczka katolicka, nawrócona osoba. Osoba, która poznała Jezusa, nazywała się Mała Tereska. Ta Mała Tereska miała takie swoje przemyślenia różne. Jednym z jej przemyśleń było takie oto przemyślenie. Nawet jeśli coś zobaczyłeś, to nie wierz w to jeszcze. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Jest taka piosenka. Była ciemna już nocka, kiedy mąż wracał z Płocka. Zastaje w swym łóżku sąsiada. Wziął scyzoryk, rozłożył, a następnie go złożył i powiada, jak świetnie się składa. Widzieć nie znaczy wierzyć. To jest nielogiczne, ale miłosne. A komunikacja ma nam służyć do tego, abyśmy byli siewcami prawdy i miłości. I można mieć spory w życiu. Dochodzić do bardzo różnych konfliktów. I nie będzie tak, że to nas pomija. Jednakże nasze serca muszą być wolne od podejrzliwości wobec tych ludzi. I to nie będzie ci się składało w jakąś logiczną całość po ludzku. Rozumiesz? Ale Platon nie był narodzony z Bożego Ducha, na to wpadł. Że jest, że to zestawienie ma sens. I trzecia rzecz, dochodzenie prawdy bez oczerniania. Dochodzenie prawdy to są czynności polegające na zebraniu dowodów i wyjaśnieniu okoliczności w określonym zajściu lub poglądzie, gdzie istnieje prawdopodobieństwo działania niezgodnego z prawdą. Dochodzenie prawdy jest dochodzeniem, zbieraniem faktów z tego, co kto mówi, z tego, w jaki sposób ktoś coś prezentuje i tworzenie z tego pewnej informacji na temat tego człowieka, czy też określonego systemu poglądów, określając, czy są one rzeczywiście prawdziwe, czy są nieprawdziwe. To jest dochodzenie prawdy. I każdy z nas w swojej komunikacji zawsze będzie dochodził prawdy.
A oczernianie to jest rozkłażanie o kimś nieprawdziwych lub nieudowodnionych informacji, przedstawiających go w niekorzystnym świetle. Kiedy dochodzimy w naszym życiu do sytuacji, gdy musimy dochodzić prawdy w jakiejś relacji, to natychmiast budzi się w wielu z nas uczucie skrzywdzenia. Kurczę. Wszedłem w relację z tym człowiekiem. A ten człowiek gdzieś po drodze zawiódł. Muszę teraz dochodzić prawdy w tym temacie. Muszę zbierać jakiś materiał dowodowy. Przecież mogło być tak pięknie. Mogła ta relacja być bezkonfliktowa. I natychmiast w duszy powstaje chęć wewnętrznego oczernienia tego człowieka, czyli postawienia go w niekorzystnej dla niego sytuacji. To oszust. Czemu tak postąpił? Czemu mnie tak potraktował? Kiedy będę rozmawiał z innymi ludźmi, przestrzegę przed tym człowiekiem. To się rodzi w nas. Kiedy dochodzimy prawdy, będąc bardzo często skrzywdzonymi, to chcemy natychmiast wywlec do przodu wszelkiego rodzaju złe rzeczy związane z tym człowiekiem. Ja w ogóle słyszałem nieraz, że ktoś coś zrobił, upadł w jakiejś tam dziedzinie. I opowieść, która w ogóle o nim była, to była opowieść, jakby upadł 10 razy. Nieraz wam mówiłem na tych warsztatach, że takie sformułowania zawsze, on zawsze taki był. Ktoś popełnił błąd, rozumiesz? I dochodzi się, i powstaje sytuacja, on zawsze taki był. Zawsze, kurczę, gdzie się nie pojawił, to robił takie rzeczy. Po co ty to robisz? Po co ty to robisz? Po co ty w taki sposób komunikujesz na temat tego człowieka? No bo ja zbadałem tą sprawę od A do Z, w ogóle ja widzę, jaki to człowiek jest. A dlaczego uważasz, że on zawsze taki jest? Czemu nie dajesz mu szansy? Co z twoim sercem jest nie w porządku? Zawsze. W jednym z filmów Barei padło takie stwierdzenie, że każdy pijak to złodziej. I to potem tak krążyło w ogóle w Polsce, w ogóle pijak, no bo każdy pijak to złodziej. W ogóle wiecie, że to jest nieprawda, że każdy pijak to złodziej. W ogóle to jest nieprawda. To w ogóle jest bzdura. Można być pijakiem, a nie być złodziejem wcale. Można nic nie ukraść. A można być złodziejem, a nie być w ogóle pijakiem. Nie można tych rzeczy ze sobą łączyć. Nie można wprowadzać człowieka jakiegoś w system niekorzystnego położenia, niekorzystnego zdania na jego temat. Zawsze będziemy dochodzili do tego, że trzeba będzie nam poznawać prawdę o kimś. Trzeba będzie nam poznawać prawdę o jakichś sytuacjach. Ale nie możemy oczerniać. Zobaczcie, w Polsce bardzo znamienną rzeczą było, dzisiaj w mniejszym stopniu, bo się po sądach zaczęli prowadzić, ale to, że na przykład ktoś był o coś podejrzany ze sławnych osób i gazety od razu się rozpisywały o tym, że jest podejrzany. Wiecie, że sam fakt uwolnienia informacji w gazetach, że jakiś polityk, czy jakaś persona jest o coś podejrzana, powoduje, że nawet jeżeli ona zostanie uniewinniona z tego, rozumiecie? To na jego w ogóle karierze zostanie ślad. Tylko przez to, że miliony ludzi się dowiedziało, że
on jest o to podejrzany. Wiecie o tym, że wiele ludzi przeczytało w takich gazetach, że ktoś taki jest podejrzany, ale już nigdy nie dowiedziało się, że na przykład była rozprawa i został uniewinniony. Rozumiecie? Kiedyś mnie zatrzymała policja, już po nawróceniu. I wrzucili mnie na bęben, czy na, tą, na ten komputer ich. No nie? I on tak, ja mówię, co? Widzę, że, ja mówię, co widzisz? No, widzę, że tutaj zabójstwo było. Ja mówię, było zabójstwo. Siedziałem za zabójstwo, ten wyrok za zabójstwo, jestem wolny. Napisali ci tam, że jestem wolny. A tutaj napad był w ogóle na kantor z bronią. Ja mówię, byłem podejrzany o napad na kantor, zostałem uniewinniony. Napisali ci na bębnie? Oni tego nie piszą. Ja mówię, nie piszą. Piszą ci tylko to. Ja sobie pogadałem z tym policjantem wtedy, nie? Głosiłem mu Ewangelię też. Mówię, piszą ci tylko to, rozumiesz, tam cię informują tylko i wyłącznie o tym, co jest negatywne, jeżeli chodzi o jakiegoś obywatela. Mówię, ty w ogóle myślisz? Zadajesz sobie pytania w życiu. Pytania sobie zadajesz. Uważasz, że to, że ja idę w nocy gdzieś, to to, że ja mam za sobą lata więzienia, że byłem w krupie, że zabiłem człowieka, że tamto, to to powoduje, że ja jestem człowiekiem drugiej kategorii, bo nie mogę iść w nocy. Mówi ci to ten komputer twój. Ten komputer ci nie wyjaśnia dalszej historii mojego życia. Mówię, napisane jest tam, że poznałem Jezusa. A on mówi, słucham, ja mówię, czy napisane, że Jezusa poznałem. Nie, to ci opowiem. I mu powiedział, no Jezus. Zostawiłem go z tym. Bo jemu nie napisali, że Jezusa poznałem. Jemu nie napisali nawet, że w ogóle uniewinniono mnie z czegoś. Jemu nie napisali, że w ogóle mam odsiedziany. Jemu nic nie napisali. Jemu napisali, za co ja byłem w ogóle osądzony. Podejrzany, osądzony. Rozumiecie, takie rzeczy tam znaleźć. Oczernianie człowieka jest bardzo proste. Rzucenie kilku haseł jest bardzo proste. Przy dochodzeniu prawdy często gniew bardzo się podnosi w człowieku. Gniew. Ale to, że gniew się w tobie podnosi, to nie może powodować, że będziesz oczerniał drugiego człowieka. Dochodź prawdy, ale nie oczerniaj. Komunikacja jest tak prosta, jak proste jest serce człowieka. I tak skomplikowana, jak skomplikowany jest jego umysł i emocje. Ludzie mają problemy z komunikacją, dlatego że nie komunikują sercem, tylko komunikują skomplikowanym systemem myśli i emocji. Tym komunikują. A tam, w większości przypadków, zawsze jest bałagan. Czym poznałeś Jezusa? Tym czy tym? Przypomnij sobie. Czym Jezusa poznałeś? Tym czy tym? Gdzie nastąpiła reakcja poznawcza? Gdzie komunikacja nastąpiła? Gdzie On zakomunikował do ciebie? Czy Duch Święty do ciebie w ogóle przyszedł i rozpoczął z tobą teologiczną rozmowę? Czy On do ciebie przyszedł i zaczął z tobą rozmawiać na poziomie w ogóle twoich odczuć? On wszedł w ogóle w głębie twojego serca, w miejsce, jakieś dziwne, mistyczne miejsce. Wielu z was nawet nie wiedziało na początku, o co chodzi. Co to w ogóle jest? Co tu się w ogóle wydarzy w moim życiu? To była komunikacja serce-serce. Komunikacja, w której była dyskusja, ale nie było kłótni. Rozmawiał z tobą później. Rozmawiał z tobą o różnych rzeczach, pamiętasz? O różnych sprawach.
Ale nie wykłóca się z Tobą. Wykłóca się z kimś z Was Jezus? Wykłóca się. Spiera się z Tobą, pokazując Ci w ogóle błędy w Twoim życiu. Ale czy kiedykolwiek dał Ci do zrozumienia, że Cię podejrzewa o coś? Mistrz komunikacji, zauważycie to? Dochodził prawdy w Twoim życiu. Postawił Cię w ogóle do konfrontacji w każdej dziedzinie życia z prawdą. Zobacz, co zrobił. Ale czy powiedział jedno złe słowo na Twój temat? Jedno złe słowo. Zobacz, jak on komunikował z Tobą. A jest napisane, jak poznaliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Tak też komunikujcie. Jak poznaliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. W taki sam sposób. Jak On z Wami komunikował, tak i Wy komunikujcie tak z innymi ludźmi. Czy to wymaga pracy? Pewnie, że wymaga pracy. Przede wszystkim wymaga to pracy wewnątrz duszy. Trzeba wyjść na wojnę z lękami, trzeba wyjść na wojnę z poniżeniem, trzeba wyjść na wojnę z kompleksami. O tych rzeczach tłuczemy zawsze. Bo to jest cały czas zawany droga. Wtedy mogę komunikować do drugiego człowieka, ale z nim się nie kłócić, nie oceniać jego intencji. Nie oczerniać go w swoim sercu. Mogę się z nim spierać, mogę dochodzić prawdy. Może to być silne, ale to będzie czyste. Czyste. Zawsze moja komunikacja będzie czysta. Ja mogę człowiekowi powiedzieć wszystko, ale to będzie czyste. Ja mogę usiąść i powiedzieć do człowieka bardzo mocne słowa. Bardzo mocne słowa. Ale to będzie czyste zawsze z mojej strony. Bo nie boję się, bo nie czuję się poniżony, bo nie mam żadnej potrzeby przepchnięcia swoich racji. Rozumiecie? Mogę komunikować. Dzisiaj mi zapytał człowiek, mówi do mnie tak, co u Ciebie? Co przeżywasz teraz, Artur, z Bogiem? Pyta mnie człowiek, który ze mną dzisiaj rozmawia przez telefon. I ja do niego mówię, wiesz co? Jestem na takim etapie mojego życia, że przeżywam innych ludzi. Innych ludzi przeżywam. A mówię, co to znaczy, że przeżywasz innych ludzi? Ja mówię, no bo jeszcze jakiś czas temu byłem niepogodzony do końca ze sobą. Ja w mojej relacji z Bogiem miałem zgrzyty różne. Różne zgrzyty. Ja tych zgrzytów w ogóle nie przypisywałem moim problemom. Ja te zgrzyty przypisywałem diabłu. Rozumiecie? Ale kiedy krok po kroku ja się ze sobą pogodziłem i ja nie mam żadnego... Ja nie mam między mną a Bogiem żadnej sprawy. Nie mam spraw z Bogiem. Trochę, jeśli chodzi o mnie, to nie mam z Nim o czym rozmawiać. My sobie wszystko wyjaśniliśmy. Ja się wyjaśniłem przed Bogiem, a On się wyjaśnił przede mną na tyle, na ile ja jestem w stanie to przyjąć. Na ile moje ograniczenie mi na to pozwala. Się wyjaśniliśmy sobie.
I my trochę mamy tak, ja i Bóg, że ja jestem jakimś elementem na tej rzece, on jest tą rzeką i w takiej symbiozie sobie żyjemy i czasem się do siebie odzywamy. I to jest najlepszy okres w moim życiu. Lepszego jeszcze nie było. Zauważyłem w ogóle, że im jest głębsza moja relacja z Bogiem, tym mniej jestem potrzebnych słów, bo nie ma za bardzo o czym mówić. Kiedyś miałem bardzo dużo rzeczy do omówienia z Bogiem. Teraz ich mam bardzo mało, a w zasadzie wcale w pewnym sensie. Gdzie zaś w takim razie jest czym jest zagospodarowane moje serce? Moje serce jest zagospodarowane życiem ludzi. I to jest, uważam, etap, który towarzyszy człowiekowi potem już do końca jego życia. Bo ludzi nigdy nie będzie za mało. I ja, kiedy rozmawiam z tym człowiekiem przez telefon, to mówię, ja przeżywam życie ludzi. To oznacza, że ja bardzo lubię komunikację. Podkreślam słowo lubię. No bo w ogóle ci ludzie są sensem mojego życia. Ludzie są sensem. Rozumiecie? Jak ktoś powie, sensem mojego życia jest Bóg, to jest, ja nie wiem co to jest. Jeśli takie coś określasz, powiesz, bo sens to jest coś, co ty w ogóle ogarniasz. Wiesz, o czym ja mówię? Żeby można coś było nazwać sensem, to ty musisz widzieć tą rzecz od A do Z. Musisz mieć gabaryt. A Boga tak się nie widzi, przepraszam. Rzekłbym, że sensem Jego życia jesteśmy my. Tak bym to nazwał. Bardziej. A rozumiecie? I teraz komunikacja z drugim człowiekiem jest czymś, co dla mnie jest nie tylko nawet rzeczą ważną, ale sprawia mi to przyjemność. I daję wam słowo honoru, że tak można żyć. Że można chcieć się komunikować z drugim człowiekiem dla czystej przyjemności. Bo taka właśnie jest miłość. Że można chcieć z kimś dyskutować. Wchodzić w spory, wiedząc, że życie nie jest pozbawione w ogóle różnego rodzaju spornych sytuacji. Dochodzić prawdy, ponieważ jest przeciwnik i bez przerwy coś wypacza, ale jednocześnie nie kłócić się, nie podejrzewać i nie oczerniać. Bo to się nie mieści w koncepcji miłosnej komunikacji. Rozumiecie? To się nie mieści w tym. Tego tam nie ma. I musicie uznać, że jeżeli w waszym życiu będą następowały sytuacje kłótni, podejrzliwości, czy też oczerniania, to musicie to uznać za grzechy. Że to są grzechy. I musicie przychodzić z tym do Boga i obmywać je w krwi, jak z każdego innego grzechu. Nie wolno wam tego uznać za coś mniejszego. O, to chodzi tylko o komunikację. Nie. To chodzi o twoje serce. O serce twoje chodzi. O serce twoje. Bo komunikacja stąd wychodzi. Rozumiesz? Stąd wychodzi komunikacja. Już Platon to rozumiał. Chodził, mówił o tym. Dawno temu. Ale Bóg o tym mówił dużo wcześniej. Bóg dał
jakby dowody na to, że to tak się robi. Sam o tym zaświadczył. Wcześniej niż Platon. To jest nazwane ideałami platońskimi, ale to są ideały Boże. Dlaczego wam dzisiaj o tym mówię? Bo tak musicie podchodzić do komunikacji. To nie jest błaha sprawa. Dla mnie komunikacja jest wejściem w interakcję z człowiekiem, którego kocham. Bez względu na to, jaki jest to człowiek. Rozumiesz? Bez względu na to, jaki to człowiek. Nie każdy da się kochać tak samo, wiecie o tym. Są różne poziomy miłości i różnie się kocha ludzi. Ale nawet najgorszych zbirów, na których trafisz w życiu, i tak możesz kochać. Choćby jedynym wyrazem twojej miłości było to, że chciałbyś, aby oni się spotkali z Bogiem. To może być jedyny wyraz twojej miłości, głęboko w sercu, bo na co innego nie będzie tu miejsca. Rozumiesz, o co chodzi? Tu nic innego się więcej nie wydarzy. Są tam same negatywne uczucia, są tam same negatywne w ogóle sytuacje. Tam nie ma gdzie umiejscowić innych elementów miłości, która jest ogromna, obszerna, potężna. Ale sam fakt, że chcę, aby ten bydlak spotkał się z Jezusem, i to jest prawdziwe w moim sercu, tak? Jest miłością. I teraz moja komunikacja musi za tym iść. Rozumiesz? Musi iść za tym moja komunikacja. Wielu z nas nie było w różnych sytuacjach bardzo trudnych w życiu, takich jak byli ludzie, którzy byli na wojnie. Wierzący ludzie, którzy byli na wojnie i strzelali do innych ludzi. Rozumiesz? I wielokrotnie świadectwa takich ludzi mówiło o tym, że największą walkę stoczyli wtedy, kiedy w swoich sercach nie skreślili tych, których zabijali. Rozumiesz? To była największa walka, którą musieli stoczyć. Żeby nie skreślić w swoich sercach tych, do których strzelali, którzy byli uzurpatorami rzeczywiście, którzy chcieli zniszczyć, tak, z ramienia diabła jakąś zdrową strukturę społeczną, w cudzysłowie. I w twoim sercu też musi dojść do takiego podejścia do sprawy, że komunikacja, jakby jakość komunikacji leży po twojej stronie. To w twoim sercu musi powstać przestrzeń, że Boże, ja chcę dyskutować, a nie kłócić się. Ja chcę, Panie Boże, tego. Ja tego chcę. Ja chcę spierać się, ale nie podejrzewać jednocześnie. Ja chcę dochodzić prawdy, ale nie oczerniać człowieka. I ja tego chcę, Panie Boże. Chcę właśnie takim być człowiekiem. A krok po kroku będziesz się też uczył tego, w jaki sposób masz to robić, jakich słów używać, jak gospodarować emocjami. Będziesz się uczył tego, ale najpierw od tego zacznij. Rób taki ruch w sobie. Przyjdź z tym do Boga, jak z każdą inną sprawą. Niech to będzie tak samo ważne, jak ewangelizacja, jak prorokowanie, jak szerzenie królestwa przez pieniądze. Rozumiesz, o co chodzi? Niech to będzie tym samym. Zobaczysz też, jak się będą zmieniać też twoje relacje wśród ludzi w Kościele. Którzy wcale nie są jacyś słodcy, kurczę. Nieraz te ich stany emocjonalne są dramatyczne.
chcesz dobrze, a podchodzisz do człowieka, a on ci jakąś baterię taką wyładuje, kurczę, rozumiesz, co chodzi? Czy tak jakbyś się z diabłem porozmawiał. A to jest twój brat w Chrystusie w jednym kościele charyzmatycznym. Człowieku. Ani grama tam empatii nie ma, ani kurczę, nic tam. Ale kiedy będziesz wiedział, okej, okay, Boże, to ode mnie zależy, okej, okay, rozumiem, Boże, to ode mnie zależy, to po mojej stronie leży ta odpowiedzialność, to ja, no widzę, Boże, jaki jest, no widzę, no pacjent. No pacjent. Trzeba go uzdrowić, w ogóle, Boże. Zobacz, jak on mówi, zobacz, jak on się zachowuje, kurczę. Rozumiesz? Ale twoje serce musi być czyste. Twoje serce. Nie może w nim być w ogóle tego takiego podniesienia kłótliwego. Nie może być podejrzliwości, nie może być uczerniania, nie może być tego w tobie. Rozumiesz? Zróbcie kurczę eksperyment, jak będzie ktoś tutaj, nawet tu u nas w kościele, poeksperymentujcie trochę. Będzie gdzieś, usłyszy, że ktoś plotkuje. Podejdź do niego, połóż mu rękę na ramieniu, powiedz do niego, cicho było. Normalnie, zdecydowanie, nie tam go w ogóle, wiesz, połaskasz za okiem, tylko podejdź, bądź cicho. Nie plotkuj. Rozumiesz? Albo podejdź mu, powiedz, słuchaj, gadasz tam na Kryśkę, chodź do Kryśkę, na tam stoi, chodź. Dawaj, chodź, to pójdzie zaraz. Watchman nie tak robił. Watchman nie tak robił. Do niego w ogóle, do niego w kościele ludzie nie przychodzili mówić na innych ludzi. On od razu brał człowieka, tam nie było telefonu, jeszcze tak za bardzo w tym czasie, on potrafił iść do drugiej wioski, chodź siostro, mówi, trzeba z nią porozmawiać. Raz, drugi, trzeci zaprowadził jednych do drugich, rozumiem, przestanie do niego przychodzić i mówić w ogóle. Ale po prostu ja tobie chciałem powiedzieć, ale mnie nie chciałeś powiedzieć. Tam chodź! On ich uczył po chińsku, rozumiecie? Tamtym sposobem ciebie komunikacji ich uczył. Ale popróbuj tak. Rozumiesz, ktoś będzie rozpościerał nad kimś jakiś czarny, kurczę, obraz, rozumiesz? Podejdź do niego, powiedz ty. Weź go nieuczerny. Weź po dochodź prawdy, oczywiście, idź. Człowieku, zrób całe dochodzenie, ale weź go nieuczerny. Rozumiesz? Bądź w ogóle sprawiedliwym człowiekiem. Zobaczcie, to bardzo dużo zmienia. Zobaczysz, że gdzieś ktoś się unosi, rozumie, że się zachowuje chamsko wobec drugiego człowieka, podaj do niego, powiedz ty, dlaczego ty krzyczysz na niego? Dlaczego ty w ogóle, dlaczego ty się tak zachowujesz? Nie umiesz inaczej zachować? Chodź się pomodlimy, dawaj. Dawaj, weźmiemy się za ręce, będziemy się modlić teraz w innych językach z pół godziny. Zobaczysz, zaraz naskoczymy na tory prawidłowe. Kurczę, no, bo zachowujesz się, kurczę, człowieku, jak jakiś dinozaur normalnie. To jest człowiek, tam to drugie to człowiek. Jest. On potrzebuje współczucia jakiegoś, potrzebuje jakiegoś dobrego słowa. O, Luga, ale ten wie, że on ma problemy, człowiek. No, kto nie, no, ma problemy, przecież nie jestem głupi, widzę, że ma. Ale ty swoim, kurczę, raptorstwem nie pomożesz mu wyjść z tych problemów. Rozumiesz? To nie jest epoka, człowieku, kredyt. Rozumiesz? Bo ludziom się tak wydaje. Warownie masz. Ludziom się wydaje, że skomunikowałem się z bratem. Bo to jest komunikacja człowieka. To się dinozaury tak komunikowały ze sobą, rozumiesz co? Dlatego nie żyją. Dlatego nie żyją. Dlatego ich zawinął potop. Oto potop ich zawinął, wiecie o tym. Ja w ogóle się nad tym kiedyś zastanowiłem.
Mówię, Boże, tam na tej halce żadnego dinozaura nie było. Przez te mle. Rozumiesz? Nie, to żarty żartami, ale naprawdę warto podejść do spraw komunikacji właśnie w taki sposób. Ja do tego bardzo poważnie podchodzę. Ja naprawdę, od kiedy mi się przyśniło to, że wszystko jest... Ja miałem dwa sny pod rząd. Że jeden jest, że wszystko jest ze słów, a drugie, że jest z cyfr. Rozumiecie? To się wszystko z tego składa. I komunikacja jest czymś, co no my musimy posiąść, przyjaciele, no bo... Jeśli myślimy rzeczywiście o wpływie, to się zaczyna tutaj, ten wpływ. Uczcie się tego. Nie bądźcie pasywni. Dyskutujcie, spierajcie się, dochodźcie prawdy. Ale właśnie w tych ideałach platońskich. Bo tu nikt nie mówi, że być pasywny. Absolutnie. Ja zawsze mówię, nie, mówmy prawdę. Mówmy prawdę. Ktoś do nas mówi, to o co ci chodzi? Dawaj. Rozumiesz? Przeciwko nam występują, ale dlaczego występują przeciwko nam? To zaargumentujcie na to wszystko. A z drugiej strony miejmy cały czas czyste serca. Czyste serca. Wiecie, nie wiem, czy to zauważyliście, że jak bokserzy wychodzą na ring, bokserzy, którzy mają normalne głowy, bo niektórzy mają zerwyte głowy, ale jak są normalni, to oni się strasznie poobijają na ringu. Ale oni podają sobie ręce. Oni się przytulają później. Oba są zakrwawieni. Jeden wygrał, inny sobie zęby powybijał, mu czegoś nos mu złamał, a oni się w ogóle mówią. Dlaczego? Bo oni, ich ogranicza sport. Rozumiecie? Oni komunikują w ramach sportu. Komunikują w ramach sportu. Tam nie ma czegoś takiego, że w ogóle w boksera głowie powstaje myśl, już ciebie zaryżne, łeb mu urżne, człowieku. Rozumiesz, o co chodzi? I koniec. Jak przegra, to mu wyrżne rodzinę, człowieku. Wiesz, że to jest walce kota. Człowieku, nie ma bata, człowieku. Tutaj człowiek pożałuje, jak my tam jesteśmy. No, w ogóle tak nie działa umysł sportowca. Tak działa umysł psychopaty. Ale nie sportowca. Sportowiec wchodzi, wkłada rękawice. On wie, że może mieć połamane gnaty. Rozumiesz, o co chodzi? Wie, że tamtemu też może połamać gnaty, ale on chce wygrać. Rozumiesz? Czyli na swój sposób on chce podyskutować, pospierać się i dojść prawdy. Ale on ma czyste serce. Rozumiesz? Był jakiś taki Brytyjczyk w boksie, w wadze chyba lekkiej. On miał wytatuowany na plecach: jestem zwycięzcą, bo Jezus jest moim Panem. Wychodził, o nich tłuk jak niepędne zboże, człowieku. Drobny taki był, bo to ta była waga tam do 60, już nie pamiętam ilu kilogramów. Rozumiecie? Jak on zawsze oglądał tego gościa, to było z 10 lat temu, nie? A on miał ich młocił. Słuchajcie, wychodził taki rozbujany w ogóle. On w ogóle, natomiast to był, walił nokaut za nokautem. Rozumiecie? Natomiast gość, kiedy był liczony, no nie? I już padał, to on podchodził rękę mu na głowę kładł. Pro ciebie odchodził. Halleluja! Halleluja! Wiecie? Ja mówię, ty, mistrz świata. W ogóle, wiesz, stłuk go, ręce na niego potem kładł, żeby się pokoił. Wiesz, o to chodzi? I chwalił Boga za wygraną, tak? Ja mówię, jaki poukładany człowiek, mówię, Panie Boże. Tak mi imponował ten kostek, rozumiecie? Mówię, kurczę, jak on by występował w wadze tam ciężkiej, no nie, to mówię, kurczę, on by, to, wiesz, to by był fenomen, bo to wtedy wagi lekkie, to wiecie, to tam, nie? Ale mistrz. Walczył, pił się, krew się lała, ale serce miał czyste. Serce miał czyste. Czyli generalnie można człowieka połamać i mieć czyste serce. Rozumiecie, o co chodzi? Bo to jest niezmiernie ważne. I to jest, dlatego jest napisane jak W, tak? Że razy przyjaciela są lepsze niż pochlebstwa wroga.
I to się tak, wiecie, czyta tak kolokwialnie, przeczytałem, nie? Ale zaraz zastanów się, o co tu chodzi, to o komunikację chodzi. O komunikację tutaj chodzi. Ale jak jest serce brudne, to możemy się w ogóle zmuszać do kurtuazji. Chodzić wokół siebie, halleluja, halleluja. Że miał już ten cię zaśnął. Wiesz co? Halleluja. Żadne halleluja. Bo serce brudne. W środku jest brzydko. Rozumiesz? To jak może z buzi wyjść ładnie? Złe drzewo nie urodzi dobrego owocu. Złe drzewo, które jest w środku, nie urodzi dobrego owocu komunikacji. Nie urodzi, nie urodzi. Bo złe drzewo nie rodzi dobrych owoców. A dobre drzewo nie może urodzić owoców złych. Czyli jak jest dobre drzewo w środku, to nieważne, jak różnoraka jest komunikacja i jak przeciwna. Może być spór, może być dyskusja, może być dochodzenie prawdy, rozumiesz? Ale w środku czysto. Czyli to coś będzie szlachetne. To coś przyniesie dobry owoc, miłosny owoc. I tak trzeba myśleć. I nie wolno w ogóle jakoś sobie gdzieś pomylić tych rzeczy. Rozumiecie?